Witam Państwa serdecznie jeszcze raz. No mam nadzieję, że teraz pójdzie już dobrze, bo wpuściłem tak naprawdę jeszcze raz z tego samego komputera, bo zauważyłem, że zaczął mi lepiej działać, że zaczęło wszystko. Nie wiem, może to kwestia łącza, bo coś tutaj się działo pod zegarem na programie. Teraz widzę, wszystko jest ładnie na zielono. Widzę z Państwa strony, że również jest wszystko ok. Że słyszycie, że na razie nic nie przerywa. Gdyby coś się takiego działo, proszę mi dać na czacie znać. Drodzy Państwo, no witam jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie w przeddzień 20, sławnego 21 grudnia 2012 roku. Wszędzie nas straszą, jak już mówiłem, końcem świata. I ja tylko przypomnę, według mnie nigdy nic nie kończy się taką czarną kreską, tak naprawdę. Zawsze jest to granica, granice są płynne i przemiany są płynne. Jest zawsze czas na to, żeby znaleźć, że tak powiem, ociupinę refleksji nad sytuacją i dla tych, którzy chcą przetransformować się, przenieść, zmienić swoje postępowanie, swoje działanie. Za tydzień dokładnie spotkamy się dzień po tym przysłowiowym końcu świata. Ja dzisiaj Państwu, tak jak mówiłem, no nie będzie dzisiaj gościa, nie złapałem go. Wrócę do konferencji Żyj w zgodzie z naturą i kilka rzeczy. Ja w międzyczasie będę, ponieważ tutaj to wszystko tak latało, jak latało, w międzyczasie będę chciał też Państwu pokazać link do konferencji, tak żebyście mogli sobie Państwo sami wejść na nagrane z konferencji wykłady. Ja tylko troszeczkę, że tak powiem, wspomnę o tym, co było mówione w trakcie i będę chciał, żeby w tle były również, żeby w tle były również jakieś przynajmniej zdjęcia z tejże konferencji. Och, coś mi zaczyna słabiej działać. Widzę, że jak za dużo otwieram programów, to tak mi zaczyna się dziać. Jak ja bym prosił jeszcze o sygnał, jak czy jest wszystko w porządku u Państwa? Ok. Drodzy Państwo, ostatnio skończyłem w trakcie doktora farmacji, to znaczy tak, przerwałem wykład doktora farmacji Andreasa Bingera w trakcie jego takiej sentencji i wniosku generalnego, który mówił, że zmiany w naszym procesie życia, żywienia powodują zmiany DNA nasze i naszych potomków. Prosiłem, żebyście się Państwo nad tym zastanowili. To było jakieś 2 tygodnie temu. Tydzień temu mówiłem o tym, że jesteśmy świetlistymi istotami, że mamy wpływ również na nasze DNA, nie tylko poprzez to, co zjadamy, ale również poprzez to, co myślimy i co mówimy. To były artykuły z Nexusa, do których Państwa odsyłam. No i wracamy dalej do wykładów pana doktora, który dużo mówił o substancjach roślinnych, ochronnych, takich jak estrole, za pomocą których roślina broni się przed wirusami i bakteriami. My, spożywając rośliny, no, również przejmujemy estrole, dzięki którym również nasz organizm zaczyna się chronić przed różnego rodzaju niepożądanymi skutkami. Co prawda badania, to ja będę cytował parę rzeczy, których mówił doktor. Co prawda badania są w powijakach i nie zidentyfikowano jeszcze wszystkich substancji i wszystkich funkcji, jakie te substancje w roślinie pełnią. Dziś jednak koncentruje się nauka na tym obszarze i no, tak jak doktor twierdził, będzie to medycyna przyszłości, medycyna łagodna, medycyna bez skutków ubocznych.
I tak jak już wcześniej wspominałem, no stwierdzono, że żeby te zmiany no tak na dobre zagościły w naszym codziennym życiu, będzie no trzeba jakieś 50 lat. Wynika to z pewnych skostniałych struktur, które dzisiaj obowiązują w urzędach. No i tak to wygląda, że ci, którzy dochrapali się swych stołków, no to pilnują starego porządku. W każdym bądź razie tak to wygląda. Sam doktor mówił, że do spożywania mięsa nie jest krytyczny, jednakże co do samego mięsa tak. To jest to, co ja Państwu kiedyś mówiłem a propos sportowego kurczaka. No on tutaj właśnie porównywał jakość mięsa zwierząt, które pływają, przepraszam, nie pływają, które biegają gdzieś tam po podwórku w stosunku do jakości tych zwierząt, które są gdzieś tam w fermach, w zamkniętych pomieszczeniach, nie mają dostępu do naturalnego pokarmu. Także ma to ogromne znaczenie na jakość spożywanego przez nas mięsa. Mówił dużo na przykład o tym, że Chińczycy od wieków wiedzieli o tym, co pomaga. Oni inaczej, widzieli, że dane rzeczy pomagają, jednak nie wiedzieli, co pomaga. Patrzyli na objawy. I wcale im to nie przeszkadzało stosować z naprawdę dużym powodzeniem metody lecznicze, naturalne metody lecznicze, które ja bym nazwał właśnie konwencjonalnymi, zresztą kiedyś już o tym Państwu wspominałem. I po prostu chodziło o to, żeby jeść te rzeczy, które pomagają, nie zastanawiając się już więcej nad tym, co tam w tej roślinie jest takiego, co pomaga. Człowiek jednak potrzebuje wtórnych substancji roślinnych. Pomagają one również nam w zwalczaniu bakterii i różnych innych rzeczy, które tam w organizmie się dzieją. Zresztą pomagają nam w osiągnięciu naturalnej równowagi. W momencie, kiedy podajemy albo łykamy substancje chemiczne w dużym stężeniu, ta równowaga jest zachwiana. I żeby wrócić do równowagi, organizm potrzebuje mniej lub więcej czasu, w zależności od tego, jaki styl życia prowadzimy. To, co ostatnio Państwo nawet u mnie obserwowaliście, no 2 tygodnie borykałem się z gardłem, krtanią. Ja to interpretuję jako kolejny etap takiego odtwarzania organizmu, przebudowywania organizmu na poziomie komórkowym. To są naturalne procesy. Tutaj nie możemy się obawiać, że jak coś się zaczyna dziać, to zaraz jest panika, no a przecież miało pomóc. No jesteśmy nastawieni na takie efekty natychmiastowe, a nie patrzymy tych długofalowych, długoterminowych i czasami się zastanawiam, jak to jest, że kiedy rozmawiam z kimś, kto decyduje się na półroczną, taką systematyczną pracę z sobą, na pewne zmiany, na kontakt, po 2 miesiącach taka osoba, kiedy już się zaczyna lepiej czuć, kiedy już normalnie funkcjonuje w miarę, powiedzmy sobie, taka osoba tak jakby nie pamiętała naszej rozmowy wcześniejszej, mówi, no dobra, a jak ja bym teraz przeszedł na witaminy centrum? Powiem, drodzy Państwo, szczerze, ręce mi opadają w takich sytuacjach. Jest takie fajne powiedzenie, że jesteśmy tym, co systematycznie powtarzamy. Oczywiście takie witaminy centrum za 30 zł, one tylko dają pewnego rodzaju, ja wiem, nawet nieświadomość, ale to jest takie oszukiwanie siebie. Nie ma takiej możliwości, żeby w jednej kapsułce były wszystkie mikroelementy i witaminy, które nam są potrzebne w ciągu całego dnia. Ja odsyłam do tego artykułu, który zawsze często powtarzam, ja może teraz pokażę. Ja na koniec często pokazuję Państwu tą stronę, ale tutaj w tym momencie skupimy się na tym. Nie żywi lekarze nie kłamią. Odsyłam do tego artykułu, naprawdę warto to przeczytać. Tam doktor
na który napisał to, mówi, że w takich przypadkach, jeżeli ktoś wam chce tanio coś sprzedać, to lepiej by było, żeby to się nawet nie rozpuściło w żołądku, bo więcej krzywdy może wyrządzić. Ja wrócę do takiej sytuacji, kiedy jeden z moich znajomych, ukarany taką pracą poza kolejnością, miał wymyć stołówkę i wpadł na rewelacyjny w sumie pomysł, żeby różne środki czystości do jednego wiadra wlać, bo w ten sposób uzyskał bardzo żrącą substancję. Oczywiście wymył wszystko w tej kuchni, łącznie z patelniami, które były poprzypalane po smażeniu, kafelki, terakoty, różne inne rzeczy, ale tak się nawdychał tych różnych substancji, które w ramach reakcji chemicznych, jakie zaszły przy mieszaniu tych różnych środków, że po prostu zemdlał. I gdyby prawdopodobnie nie koledzy, kto wie, może by odszedł z tej rzeczywistości. Teraz sobie Państwo wyobraźcie, co się dzieje w naszym organizmie. Co się dzieje w naszym organizmie w momencie, kiedy łykamy takie różne związki chemiczne w czystym stężeniu, które wchodzą w różne reakcje. Nikt nigdzie nie zrobił badań na temat tego, jakie interakcje zachodzą między trzema związkami chemicznymi. W niektórych przypadkach, jeżeli chodzi o dwa związki chemiczne, to czasami się takie badania pojawiają, stąd są różnego rodzaju zalecenia na tych ulotkach, ale nikt nigdy nie zrobił przy trzech, a przy czterech to już w ogóle. I stąd później robią się różne dziwne choroby, niby lekarstw mamy tysiące, bo już chciałem powiedzieć miliony, a chorób mamy jeszcze więcej. I taki mamy właśnie postęp. W każdym bądź razie kolejna rzecz, kolejne takie pytanie, to jak długo ja to będę musiał? Ja już kiedyś chyba o tym mówiłem, ale jeżeli mi się pojawiają takie na co dzień stwierdzenia, to jednak wolę poruszyć to jeszcze raz, żeby to jednak dotarło do Państwa, ewentualnie do osób, które będą pierwszy raz słychały tak wyrwane z kontekstu, że tak powiem, te moje programy. Drodzy Państwo, a jak długo jemy śniadanie, obiad i kolację? No jeżeli jemy dalej takie posiłki, jeżeli dostarczamy takich, a nie innych rzeczy, albo nie dostarczamy, gdzie badania dzisiaj potwierdzają, że kraje wysoko rozwinięte mają społeczeństwo, które głoduje. Społeczeństwo, które jest niedożywione na poziomie komórkowym. Wysoki rozwój przemysłowy, styl życia, cywilizacyjny bym powiedział w ten sposób, taki atrakcyjny poniekąd z pewnych względów, wcale nie gwarantuje nam, że dostarczamy organizmowi wszystkiego, co jest nam niezbędne. O ironio, ludzie żyjący w kulturach prymitywnych, odżywiających się jednorodnie, mają, że tak powiem, środowisko, dzięki któremu więcej dostarczają tych substancji potrzebnych organizmowi do prawidłowego funkcjonowania, aniżeli my. My wręcz przeciwnie, dostarczamy substancji, które jeszcze nawet obciążają ten organizm, przeszkadzają mu w normalnym funkcjonowaniu. Wracam do wykładów doktora, który na przykład powiedział, że zwykły tymianek jest środkiem silnie dezynfekującym. W Azji, gdzie stosowano, miano swego czasu higieniczny problem, stosowano tymianek, tak? Można go parzyć jak zwykłą herbatę. My często tymianek używamy jako przyprawę. Przyprawa to jest niewielka ilość w tym naszym pokarmie. Ja osobiście jestem zwolennikiem stosowania przypraw naturalnych, przypraw, czyli roślin suszonych do różnych pokarmów, ale to jest, mówię, moje podejście. Dziś za dużo myślimy. Ja cytuję teraz to, co mówił pan doktor. Kiedyś zbieracz, człowiek, który zbierał pokarm, tak, jadł wszystko, co gdzieś tam leżało. My dzisiaj stosujemy około 400 różnych produktów. Przez to mamy bardzo monotonną dietę. Taki zbieracz, który szukał pokarmów dookoła swojego miejsca zamieszkania, zjadał około 4000 różnych produktów. Zobaczcie Państwo, jeżeli chodzi o same produkty, jaka wielka różnorodność, i przez to również ilości dostarczanych różnych mikroelementów i substancji śladowych.
Na przykład mówił też o tym, no ja też już wspominałem Państwu, że często piszą na opakowaniach, że w składzie danego produktu jest truskawka. To, że piszą, to wcale nie znaczy, że ta truskawka tam jest. Dlaczego? Dlatego, że no, dzisiaj nas oszukują na każdym zakręcie i na każdym kroku. Ja może w tym momencie wrzucę Państwu coś, co też przygotowałem. Tutaj macie Państwo linki do dwóch rzeczy, trzech rzeczy w sumie. Najpierw weźmiemy ten link. To będzie krótki filmik redaktora Heizera, który pokazuje pewne oblicze prawdy. Zobaczymy, czym się system nie zawiesi, jeżeli chodzi o przekazywanie informacji przez środki masowego przekazu. Drugi to jest link do petycji, o której już mówiliśmy tydzień temu i ci z Państwa, którzy jeszcze tej petycji nie podpisali, no to zachęcam, naprawdę zachęcam, żebyśmy mieli wpływ na to, co się dzieje wokół nas. No i trzeci link to jest link do petycji Stop przymusowym szczepieniom. Też zachęcam do tego, żeby się zalogować, podpisać. Ja to zrobiłem. Ja dzisiaj Państwu nie puszczę tej rozmowy, jaką miała moja córka z doktorem podczas szczepienia, bo oczywiście moja córka nie zdążyła mi zgrać z telefonu tego, a nie chciałbym przeinaczyć. Mam nadzieję, że już po 21 grudnia, na pewno zgram to w tygodniu i już w następną niedzielę Państwu to puszczę. Naprawdę warto posłuchać, będzie się z czego pośmiać. A puszczamy teraz, a propos prawdy, inaczej zrobimy, tak, zrobimy. A propos prawdy, przepraszam, ale troszeczkę mi to schodzi. Dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, jak wygląda redaktor Heizer, to jest syn tego sławnego Heizera. Proszę bardzo, a puszczamy już ten krótki reportaż, który zrobił pewnego rodzaju szum w... Każdy szanujący się materiał o gazie zaczyna się facetem przekręcającym gigantyczny kurek. Wymowne i piękne zarazem. Żeby nikomu nie pomyliło się z tak lubianym zakręcaniem kurka z gazem, pokażemy przebitkę na sypiące się monety. W końcu oszczędzamy. Urywek z konferencji. Będą wprowadzone niższe ceny gazu. Koniec tego, konferencje są nudne. Gaz generalnie w ogóle ciężko pokazać, a jedyną na to szansą jest kuchenka. Kolejny etap magicznej podróży reportera. W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, jak obniżki cen gazu zmienią nasze życie, to tak zwany stand-up. A więc pseudointeligencka myśl wyrażona przy... No to jeszcze raz kuchenka, zatrzymanie, następuje szarość i wyjeżdżają abstrakcyjne 3 miliardy złotych. Tyle rocznie po negocjacjach z Rosją ma zaoszczędzić polski rząd. Ludzie nie potrafią ogarnąć 40 milionów wygranych w Totka, a co dopiero takie 3 miliardy. Okej, pomogę. Można by za to zbudować Stadion Narodowy albo autostradę z Łodzi do Warszawy. Przepraszam bardzo. Rosja obniża ceny gazu Polsce. 10%. Obniża! Niewiele wnoszącą sondą. No dobrze, zadowolona jestem, że tanieje. Rosja, duża Rosja. Gaz płynie do Polski i on teraz będzie taki tańszy. O 10%. Cały ja to dostałem. Dziękuję. Vox Populi jest zawsze i zawsze tak samo szybko się nudzi, więc lepiej skupić się na konkretnym kuchennym bohaterze. Idealnie, jeśli akurat...
przeliczona na bilety autobusowe, dorzucenie do ciepłego palta na zimę, tudzież na zimowe obuwie dla dzieci. Ruszam, operator rozjeżdża. Moja mina jest twarda, a to on bardzo poważny, wręcz powiedziałbym mentorski. Teoretycznie mój spacer jest kompletnie bez sensu, ale robię go tylko po to, żeby na koniec wyjechać z jakimś suchym tekstem. Taka gra słów, robi to każdy reporter i tak trzeba. No i macie Państwo przykład tego, jak urabia się nam świadomość poprzez właśnie pewnego rodzaju techniki pokazane przez pana Heisera. No i rzeczywiście tak jest. Dotyczy to nie tylko informacji na temat gazu, ale wszelkiego rodzaju innych informacji, tak? Stwarza się pewnego rodzaju iluzoryczny obraz, który my łykamy, no i tak to wygląda. I tak jest nie tylko z truskawkami, ale z wieloma substancjami, gdzie pisze, że substancja naturalnego pochodzenia, a generalnie rzecz biorąc niewiele wspólnego z tym jest i dzisiaj mamy takie jedzenie, jakie mamy. Wracamy do wykładu. I tutaj pan doktor na przykład powiedział pewną informację, którą ja już przekazałem, ale ja do niej wrócę. Czy wiecie państwo, że są takie markety, w których można znaleźć jabłka, które były przechowywane 5 lat? Ja powiem szczerze, słyszałem o różnych rzeczach, ale o takiej jeszcze nie. Ale skoro już takie informacje są przekazywane, no to znaczy, że gdzieś tam jakaś część prawdy w tym musi być. Mówiłem Państwu kiedyś o tych jabłkach, które Amerykanie mają, gdzie mój znajomy, będąc w Iraku po pół roku, znalazł jabłko na swojej szafce, które wcześniej tam zostawił i nawet się skórka nie zmarszczyła. Także jestem gotów uwierzyć w to, że są już dzisiaj takie substancje chemiczne, które potrafią zakonserwować to jabłko na 5 lat. I tak jak mówił doktor, potrzebujemy pokarmu normalnego. No, on mówi o tym, że inteligentnego, że w dzisiejszych czasach już nie ma ucieczki od suplementacji. I teraz wracam do tego, o czym mówił, mówiłem też przed chwilą. Jak długo? No tak długo, jak długo chce być zdrowy. Tak długo, no jeżeli ktoś ma dostęp do naturalnych pokarmów, sam uprawia warzywa w ogródku, na naturalnym nawozie, no to pytanie, jak długo będzie jadł taki pokarm? No ja myślę, że tak długo, póki chce być zdrowy, tak, i będzie dbał o to, żeby ten ogródek cały czas owocował, bo jeżeli lenistwo przemówi mu do głowy i zlekceważy swoje i rodziny zdrowie, no to sobie odpuści. Zgadzam się, muszą wymrzeć betony, no nie obrażając oczywiście nikogo, ale widocznie są istoty, które mają taką drogę przed sobą i muszą coś dzięki temu zrozumieć. W każdym bądź razie, jeżeli już tutaj mówimy o tej suplementacji, no ludzie mieszkający w miastach, którzy nie mają ogródków, no są skazani już dzisiaj na tak zwaną suplementację. Nie wystarczy zaordynować sobie, i to są, cytuję słowa doktora, zaordynować sobie koktajl z chemii. Dzisiaj jest sporo też firm, które podszywają się, można powiedzieć, ale na to im prawo pozwala, tak? Bo nie wiem, czy Państwo wiecie, dyrektywa unijna mówi o tym, iż suplementem diety można nazwać produkt, który w swoim składzie ma minimum 20% naturalnego składnika. A dzisiaj, kiedy każdy każdego rozlicza za kasę, to firma, która wchodzi na rynek, mając takie prawo, jak myślicie, wykorzysta ten zapis czy nie? I to, co dzisiaj doktor ten nazwał tak zwanym koktajlem chemicznym, no w dużej mierze serwują nam również firmy farmaceutyczne, to już o tym nie mówię, bo one też wchodzą w sektor suplementacji, ale generalnie rzecz biorąc firmy, które sprzedają suplementy na rynku. I bardzo często tak się dzieje, że nawet te produkty, które były na rynku sprzedawane przez farmę, które nigdy suplementem nie były, nagle reklamuje się jako suplementy, zgodnie z definicją, że kłamstwo, powtarzane wystarczającą ilość razy staje się prawdą.
No i doktor stwierdził coś takiego jeszcze, że nasz błąd, że chcemy wszystko wyjaśniać, że nie słuchamy instynktu. To jest to, o czym ja Państwu mówię, żeby słuchać swojego ciała. Nasze ciało nam podpowiada. Jeżeli ktoś nie jest jeszcze gotowy na przejście na, w 100% na przykład na wegetarianizm, to ciało mu da sygnał. Jeżeli na przykład ktoś choruje, bo tak się odżywia, nie inaczej, no to, no drodzy Państwo, choroby mamy z stylu życia i z odżywiania się. Ja zaraz wrócę przy pani doktor z Polski, która właśnie bardzo fajnie to usystematyzowała. I teraz mamy jeszcze trzeciego doktora, doktor Uwe, jak przekręcę nazwisko, to przepraszam, jeżeli doktor będzie mnie kiedyś tam słuchał, Greulach, który mówił o tym, jest doktorem z chemii elektroanalitycznej. Mówił o skuteczności witamin w naszym organizmie, mówił o tym, że to jest klucz do tego, jak działają nasze enzymy. Ja już kiedyś Państwu mówiłem, że no bez enzymów procesy trawienia trwałyby kilka tysięcy lat w naszym organizmie i tutaj, no, jeżeli nie będziemy mieli witamin w pokarmie, to i proces powstawania, tworzenia, wydzielania się enzymów w naszym organizmie będzie zachwiany, on będzie wolniejszy, więc te procesy trawienia będą również przebiegały wolniej i niezbyt prawidłowo. Mówił tutaj doktor o zrównoważonej diecie jako jedynej drodze do zdrowia. Mówił o równowadze między wodą, węglowodanami, witaminami i minerałami. Dawał przykład, ja tutaj nie mam dokładnych tabel, bo ja nie zdążyłem wtedy tego zapisać. Dzisiaj już może nie będę szukał, żeby nie tracić czasu, linków do konferencji. Za tydzień Państwu ten link, tak jak teraz pokazuję, linki do petycji na temat zdrowia i tego, abyśmy mogli dalej uprawiać naturalne rośliny i zioła we własnych domach, jak również i na petycja a propos przymusowych szczepień. Tak, dam link do tej konferencji i będziecie mogli Państwo sobie już posłuchać bardziej szczegółowo. No tylko proszę się przygotować na to, że to będzie cały dzień słuchania, bo to były dosyć ciekawe i no tak półtora, około godzinne, ponad godzinne wykłady. W każdym bądź razie tutaj podawał przykłady na temat tego, jak duży nastąpił spadek witamin, mikroelementów w przeciągu 100 lat w naszych roślinach. I ten spadek jest praktycznie rzecz biorąc częstokroć na poziomie dziesięciokrotnym. Na przykład kartofel w latach 80., a teraz to jest dwa razy mniej żelaza, miedzi. Ja mówię, wszystkich danych nie spisałem, więc nie będę Państwa tutaj zanudzał i nie chciałbym też zgadywać. Na przykład masło ma na dzień dzisiejszy zero witaminy C. Trochę tylko jodu. No jeżeli już mówimy o maśle, tak? Generalnie już chyba Państwo jesteście też zorientowani, że no najlepszym tłuszczem to jest to masło naturalne. Najlepiej je samemu zrobić, a nie te wszelkiego rodzaju jakieś sztuczne tłuszcze, które powodują to, że to, co kupujemy w sklepie, no, kosztuje tam parę złotych, ale generalnie degraduje nasze organizmy. Mówił też o tym, że witamina C tracimy 10-15% witaminy C w transporcie, 40% tej witaminy w gotowaniu i 10% w przechowywaniu, co biorąc pod uwagę daje nam już około 60% witaminy C, pod warunkiem, że w roślinie, którą poddaliśmy tym wszystkim procesom, ona była, a prawda jest taka, że jest tego coraz mniej. Jeżeli chodzi o wodę mineralną, no to tutaj te ilości mikroelementów są naprawdę na poziomie minimalnym. I teraz padło takie pytanie, czy jesteśmy w stanie odżywiać się normalnie. No doktor stwierdził, że tak. Wystarczy 5 razy dziennie jeść świeże owoce i warzywa, 2 razy surówki, 3 razy w tygodniu ryby, pełnoziarniste pieczywo, 0 tłuszczu i cukru. I
No, on był akurat zwolennikiem, żeby nie jeść pokarmu gotowanego. Tutaj też by trzeba było indywidualnie podejść do pewnych rzeczy, bo niektóre organizmy, niektórych osób są tak wrażliwe, że na przykład no, surowe warzywa no, mają problem z trawieniem, chociaż ja jestem osobiście zwolennikiem jedzenia pokarmu jak najmniej przetworzonego. Tylko teraz pytanie, kto jest w stanie w ten sposób żyć, tak? No to są pewne wyrzeczenia, diametralna zmiana swoich nawyków żywieniowych. No i pytanie, jak to można ewentualnie inaczej zrobić. Do tego jeszcze wrócimy. Mówił dalej o tym, że jeżeli no nie zmienimy tego swoich nawyków żywieniowych, to szybciej pojawiają się choroby wieku starczego, choroby krwi, choroby układu krążenia. A te trzy przyczyny tak naprawdę to jest 70% zgonów w Niemczech. Mówił na przykład też o tym, że wino z winogron ma ogromne, bardzo dobre i dobry wpływ na nasz organizm. Tutaj potwierdzeniem są chociażby ludzie żyjący w basenie Morza Śródziemnego. Tutaj furorę robi tak zwany resveratrol, który jest taka firma suplementacyjna Genes, która no, całą swoją strategię opiera właśnie na resveratrolu i produktach, które no, zaznaczają, że mają duże ilości resveratrolu, ale on jest również i w winie, tak? Oczywiście tutaj też jest wskazany umiar. Żeby ktoś mnie nie odczytał jako takiego zwolennika picia wina ponad miarę. No tak, czytam te swoje notatki, ja już je przeglądałem, ale nie chciałbym tutaj za dużo Państwu dawać takich rzeczy, które będą mało zrozumiane. Tutaj skupił się również doktor na selenie. Kiedyś mówiło się o tym, że on jest szkodliwy. Dzisiaj mówi się o tym, że oczywiście czysty selen syntetyczny, tak. No ja zawsze zaznaczam, drodzy Państwo, żebyście pamiętali, że syntetyczne, to te pewne slogany, że nadmiar witamin szkodzi, nadmiar witamin syntetyczny, tak, naturalnych nie, bo syntetyczne, żeby było przyswojone, to co zawsze mówiłem, będę powtarzał, potrzebuje odpowiedniego towarzystwa w odpowiedniej proporcji i w odpowiedniej postaci, czytaj postać komórkowa. A jeżeli dajemy syntetyczne w dużym stężeniu i nie ma tych trzech elementów, to za chwilę zaczynają się dziać interakcje, a rośliny, które spożywamy i nawet które mają selen, on jest w takiej postaci, że on jest przyswojony w takiej ilości, ile potrzeba, a reszta jest wydalona. I to jest właśnie bardzo ważne. Właśnie selen pomaga nam obniżyć ryzyko zachorowania na prostatę o 63%, na raka jelita grubego o 58%, na raka płuc o 46%. I to są badania wynikające z wyniki badań, wynikające z grup porównawczych, jeżeli chodzi o osoby, którym dawano 200 mg selenu. I ten selen był na przykład w rybie. Także, proszę bardzo, można w ten sposób. Oliwa z oliwek. No, rewelacyjna, jeżeli chodzi o nienasycone kwasy tłuszczowe, rewelacyjna metoda na uzupełnienie w organizmie tychże nienasyconych kwasów. I tutaj, tak jak mówił, tak, ważna jest poprawić jakość produktów spożywczych, spożywanych produktów spożywczych. Tu chodzi o tą jakość. No oczywiście jakość kosztuje, ale tego już się nie wyzbędziemy. Dzisiaj świat zaczyna doceniać jakość pokarmu. Zresztą nie wiem, czy ja Państwu tydzień temu o tym mówiłem, w Chinach stawia się już ogromne, znaczy nie mówiłem, to ja czytałem teraz ostatnio właśnie w tym Nexusie. Chciałem dzisiaj Państwu trochę poczytać z tego Nexusa, ale myślę, że następnym razem. Zaraz tylko znajdę o tym. Zwrot Chińczyków ku organicznej żywności. Po latach niepokojów z powodu żywności, zaczynając od melaninowego mleka, po świecącą w ciemności wieprzowinę i wybuchające arbuzy, zurbanizowane Chiny zwracają się ku organicznej żywności i coraz większym szacunkiem zaczynają darzyć pędy nowej zielonej rewolucji. Drodzy Państwo, jeżeli ktoś robi biznes, Chińczycy byli zawsze takim krajem, który wszystko eksportował, nic do siebie nie brał, ale w Chinach dzisiaj zrobił się zwrot w kierunku właśnie organicznej żywności. I na przykład ostatnio rozmawiałem ze
znajomym dziennikarzem, który mówi, że Birma eksportuje żywność do Chin. Biorą wszystko na pniu Chińczycy. Także jeżeli ktoś chce zrobić dobry interes, myślę, że ja takie kontakty mogę nagrać, bo tutaj nie ma problemu. Myślę, że jakby uderzył w tą stronę, rewelacyjne pieniądze zarobi, gdyby dostarczał właśnie organiczną żywność do Chin. Ale słuchajcie Państwo, dlaczego dzisiaj tak w Chinach jest? W ostatnich latach Chinami wstrząsnęły kolejne skandale żywnościowe, podsycające obawy w sprawie jej szkodliwego wpływu na zdrowie. W 2008 roku doszło do poważnego zatrucia 300 tysięcy dzieci po podaniu im mieszanki skażonej melaminą, z których 6 dzieci zmarło. W marcu tego roku urzędnicy resortu zdrowia odkryli wieprzowinę, która świeciła w ciemności niebieskim kolorem z powodu zawartych w niej bakterii. W kwietniu policja przechwyciła 40 ton kiełków, które zostały potraktowane niebezpiecznymi przyspieszającymi wzrost chemikaliami i hormonami. Zresztą to jest nagminne dzisiaj, o tym też już mówiliśmy. Dzisiaj rolnikowi płaci się za to, żeby było tego dużo i żeby to było ładne, tak? Czyli żeby to szybko rosło, więc wtedy są zyski. W maju na polach zaczęły wybuchać arbuzy, ponieważ zbyt obficie nawożono je środkami przyspieszającymi wzrost. Krążyły plotki, że departamenty chińskiego rządu prowadzą własne organiczne farmy i karmią swoich pracowników uzyskanymi z nich produktami, co stało się przyczyną krytyki urzędników, którzy stawili swoje dobro ponad dobrem zwykłych ludzi. A czyż Państwo nie mamy na co dzień takich dowodów, że no są w naszym społeczeństwie tacy, którzy się uważają za lepszych? Tylko tak bardzo opacznie czasami rozumieją to swoje dobro. Mamy dziś do czynienia z poważnymi obawami co do bezpieczeństwa pożywienia i postanowiliśmy spróbować hodować je sami, oświadczyła 74-letnia emerytka, nauczycielka, z czułością podlewając tacę z sadzonkami sałaty, którą hoduje na balkonie swojego mieszkania na 12 piętrze w bloku stojącym tuż obok drugiej obwodnicy w Pekinu. No więcej nie będę Państwa zanudzał, ale to jest właśnie ten kierunek i ja jestem zwolennikiem, ponieważ co prawda w Chinach też są przestrzenie, żebyście Państwo sobie szukali, tak jak już kiedyś mówiłem, kawałka fajnej ziemi, na której będziecie własną organiczną żywność uprawiali dla siebie. Oczywiście każdy zrobi jak uważa. Tutaj później doktor mówił dużo o enzymach, co on robi i tak dalej. Ja nie będę tutaj przytaczał tych jego uczonych stwierdzeń, bo to nie o to chodzi. Mówił również o tym, że wszechobecna farma działa dzisiaj w kierunku wyłączenia enzymu. Na przykład stres i zwiększone ciśnienie, a bierzemy taki czy inny stres, bo adrenalina jest zła i wyłączamy ją. W momencie, kiedy mamy nadkwasotę, fajny artykuł był też w Nexusie, ja myślę, że do niego też kiedyś tam w niedalekim czasie wrócimy, gdzie dzisiaj jest dużo takich substancji w aptece bez recepty sprzedawanych na zobojętnianie kwasów żołądkowych, te wszystkie zgagi i tak dalej. To jest objaw tego, że organizm nie daje sobie rady z trawieniem, że brakuje mu enzymów. No ale najlepiej sobie wlać tam jakieś manti, które spowoduje zobojętnienie. Drodzy Państwo, to jest tylko na chwilę. Tworzą się takie rzeczy w jelitach, które powodują zaczopowanie naturalnego obiegu tej materii trawiennej w naszych jelitach. Naprawdę, to jest też kolejna metoda na to, żeby przysparzać sobie kolejnych zysków. To są ogromne pieniądze, nikt o tym nie będzie oficjalnie mówił, że w ten sposób szkodzi, ludzie sobie szkodzą, pijąc te różne substancje, lepiej mięty się napić, pobiegać sobie, wykonać jakieś ćwiczenia, które przyspieszą tą pracę, a nie się obżerać ponad miarę. On tutaj tłumaczył to, że ten enzym produkuje serotoninę, jak go wyłączymy, to mamy zero serotoniny. Hamowanie rozkładu serotoniny w ten sposób zwalcza objawy, ale nie w tym miejscu, bo nie tam, gdzie jest prawdziwa przyczyna. Także, drodzy Państwo, to są właśnie te kolejna rzecz, o której mówiliśmy, to, że nasza medycyna obecnie nam panująca walczy z objawami, a nie z prawdziwymi przyczynami.
Badania kontrolne pokazują, jak jestem zdrowy, jaki styl życia u określonej grupy populacji. I na dzień dzisiejszy tylko takie badania są dozwolone. Tej doktor zadał pytanie, dlaczego? Określił też, czym są suplementy. Według niego to substancje witalne. Ja wracam do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, tak? Dwa tygodnie temu, o tym, że wprowadza się nowe pojęcie, tak zwanych substancji witalnych. To substancje witalne dla życia, zadaniem których jest zapobieganie chorobom, niedopuszczanie wręcz do nich. Ograniczamy w ten sposób koszty choroby i to znacząco podnosząc standard życia. Drodzy Państwo, my dzisiaj mówimy w moim programie o podniesieniu jakości życia, bo to ma ogromne znaczenie. Nie wegetacja, nie podpieranie się nosem i funkcjonowanie tak, żeby Polska nie zginęła i takie eksploatowanie organizmu, dopóty jeszcze coś można z niego wydusić, tylko żebyśmy z uśmiechem na twarzy normalnie funkcjonowali z radością na co dzień, niezależnie od pogody i tego, co się dzieje dookoła. Jak to on stwierdził na koniec, żeby być przez całe życie fit. Doktor Kochnke, następny doktor, który miał wykład, zdobycze cywilizacji. No widzę, że ja dzisiaj tylko omówię do końca może te wykłady, nie będę tam się rozwlekał, bo już mamy 40 minut. Zdobycze cywilizacji, politechnizacja życia, tempo życia, brak czasu, stres, odżywianie, czekolada, która daje uśmiech tylko na chwilę, siedzący tryb życia, brak ruchu, czyli atrofia. I teraz tak, każdy z tych elementów był omawiany przez niego. Mówił o tym, żeby nabrać dystansu do tego wszystkiego, co się dookoła nas dzieje i spojrzeć tak holistycznie na życie, bo stres powoduje złe samopoczucie, dolegliwości, choroby, przedwczesną śmierć. A wellness powoduje wiedzę i świadomość, pozytywne emocje, aktywność fizyczną i radość życia, która daje endorfiny. Jeżeli chodzi o tempo życia, mówił o tak zwanym bilansie energetycznym, by wydać tyle, ile spożywasz. Mówił o zrównoważonej, zbilansowanej diecie. O tym, że współcześnie jest konieczna suplementacja. Bez tego no, nie da się i normalnie funkcjonować. Proteiny, woda, 2-3 litry płynów dziennie i to tak naprawdę minimum. Mówił o bardzo ciekawej rzeczy, nie wiem, czy ja wspominałem wcześniej, bo ja się z tym, powiem Państwu szczerze, pierwszy raz też spotkałem, o tak zwanym bilansie wodnym. Co to znaczy? To znaczy, że woda, 2-3 litry takiej wody, która nas nawadnia, a nie wody pod postacią różnych płynów. Ja kiedyś mówiłem o tym, że jesteśmy jedynymi stworzeniami na tej planecie, które oprócz mleka matki i wody piją jakieś inne dziwne napoje. I tutaj właśnie chodzi o ten bilans wodny, tak? Chodzi o to, że takie płyny jak kawa, czarna herbata, czy cola, czy alkohole dehydrują, to jest jego określenie, dehydrują nasz organizm, czyli odwadniają nasz organizm. I teraz na przykład, jeżeli pijemy takie płyny jak kawę, herbatę, czy kolę, to zamiast liczyć to jako dodatni bilans spożywanych płynów, trzeba liczyć, że pół litra na przykład kawy, to mamy pół litra dodatkowo jeszcze do wypicia wody. Czyli mamy ujemny bilans wody. Załóżmy, jeżeli rano ktoś wstaje, pije kawę i wypił jedną kawę, to on wcale nie nawodnił organizmu. On wręcz zwiększył zapotrzebowanie, dokładnie wypłukujemy z organizmu różne, znaczy generalnie woda jest też i rozpuszczalnikiem, ona jest niezbędna do wielu procesów w organizmie i tak dalej. Już teraz pomijam te aspekty, bo o wodzie już rozmawialiśmy, alkaliczna, jak to robić i tak dalej. Ale tutaj chodzi o ten bilans, tak? I co jest najciekawsze, przy alkoholu to ten bilans jest razy 5. Razy 5 i teraz, drodzy Państwo, zobaczcie, jeżeli pijemy takie dziwne trunki, takie napoje, to ile więcej wody powinniśmy wypić? Nie 2, ale w tym momencie, jeżeli ktoś wypił pół litra, to już powinien 5 litrów wody wypić, tak? No małe wiaderko, żeby doprowadzić do równowagi wodnej w organizmie.
To jest bardzo ważny element, także prosiłbym, żebyście Państwo o tym też pamiętali. Kolejny element to witaminy, minerały. Nie będę się rozwlekał, bo o tym już rozmawialiśmy. Pojęcie tak zwana zdrowa żywność. On tutaj cytował jednego z olsztyńskich doktora nauk żywieniowych, który stwierdził, że tak zwanej zdrowej żywności już nie ma. Wszędzie tam, gdzie mamy w supermarketach, w ogóle na produktach jakieś E, to jak jest więcej niż dwa składniki E, to proponował, żeby w ogóle takiego produktu już do koszyka nie wkładać. Przy dwóch składnikach, gdzie pisze E, no czasami te naturalne składniki też są nazwane, przypisana im jakaś liczba E, ale generalnie rzecz biorąc, no jak nie wiemy, no a dzisiaj się nie da wszystkiego wiedzieć, lepiej nie brać. Czyli znowu ukłon w kierunku organicznego uprawy roślin i spożywania takich roślin. A teraz odnośnie punktu F, ja sobie tylko wrócę. Punkt F mówił o siedzącym trybie życia, tak? O co chodzi z tym siedzącym trybem życia? Chodzi o to, że zanikają włókna mięśniowe. I później coraz trudniej jest się nam poruszać. No problem nadwagi w Polsce jest już problemem społecznym. Okazuje się, że jest to już powyżej 50% osób, które mają 18 lat i więcej. U mężczyzn jest to 55,90%, a u kobiet 49,25%. I co się okazuje? W mieście jest więcej otyłych osób, 59,4%, na wsi 52,4%. Ale mimo tego, zobaczcie, drodzy Państwo, na wsi również są osoby otyłe. No jakiś ten kult jedzenia, nawet jeżeli ktoś tam uprawia na wsi swoje własne, to jednak bardzo często jest to przeważnie mięso. Tak jak widzę po tych osobach znajomych, które na wsi... Mam znajome osoby na wsi, no to jest takie mięso, mięso i mięso. No siłą rzeczy tak to później wygląda. Doktor stwierdził coś takiego: pozwólmy każdemu żyć jak chce, ale niech wie, że to czynnik wpływający na jego zdrowie. Ja bym się pod tym bardzo mocno podpisał, bo to, co robię, to jest dokładnie to. Ja tutaj nie chcę, drodzy Państwo, nikogo uszczęśliwiać, nie chcę nikogo zmieniać, nie chcę nikogo nawracać. Ja po prostu robię swoje, tak? Mówię o pewnych rzeczach z mojego własnego doświadczenia, własnej drodze. Jeżeli komuś jest po drodze, no to super, tak? Bo jeżeli ktoś ma na siłę coś robić, ma być z tego tytułu nieszczęśliwy, ja zawsze mówiłem do mojej córki, wolę, żebyś była szczęśliwą fryzjerką, jak nieszczęśliwą siatkarką. Bo mamy jako rodzice czasami takie tendencje uszczęśliwiania własnych dzieci, ale to później przerzucamy na innych, bo nam wydaje się, że wiemy lepiej. Nieprawda, nic nie wiemy lepiej. Ja myślę, że to na jakim etapie, i tutaj taka mała dygresja do daty, na jakim etapie jesteśmy jako ludzkość, jest konsekwencją tego, że chcieliśmy tacy być, że tak naprawdę jest to wypadkowa cząstkowych dążeń poszczególnych osób, które reprezentują nasze społeczeństwo. Wszyscy jesteśmy połączeni ze sobą w pewien sposób. Już nie chcę mówić tam o tych poziomach energetycznych i tak dalej, i tak dalej. Ja często zastanawiałem się, dlaczego tak jest, ale myślę, że u źródła, tak jak i choroba, ma swój widoczny obraz w płaszczyźnie fizycznej. Ona zaczyna się w płaszczyźnie duchowej, mentalnej. Ja myślę, że tutaj chodzi o to, że ludzie boją się brać odpowiedzialność za swoje życie, że wolą żyć tak, jak im ktoś łatwo pokazuje, że to niby jest łatwiejsze, ale jeżeli będzie ta świadomość, ludzie zrozumieją, że to nie tędy droga. My bardzo często żyjemy cudzymi marzeniami, rezygnujemy ze swoich, nie mamy. Ja nawet zacząłem teraz, przyznam się tutaj Państwu, zacząłem pisać książkę i myślę, nie będzie to duża książka, mała, bo tutaj wiele elementów, tak jak sobie przemyślałem nad tym, jak to zrobić. Będzie to książka o tym, jako praktyczny podręcznik, jak marzyć.
Jak marzyć i jak wprowadzać te marzenia w swoje życie, krok po kroku. Po prostu taki podręcznik, nie ogólne teorie. Każdy z nas już czytał Sekret, Klucz do Sekretu, różne inne, Potęga Podświadomości i tak dalej, i tak dalej. Mówi się o pewnych rzeczach, rzuca się pewne hasła, tak jak ja mówię, że tylko zdechłe ryby płyną z prądem rzeki. Ludzie sobie niby z tego zdają sprawę, ale do końca nie wiedzą, jak to ugryźć, co z tym zrobić, jak to wykorzystać dla swoich potrzeb, dla swojej korzyści, tak? Ale w dobrym sensie tego słowa znaczeniu. W każdym bądź razie to myślę, że to będzie kwestia 2-3 miesięcy. Jakby coś, jak będzie chcieli Państwo, dam znać. Zobaczymy, jaka będzie reakcja. W każdym bądź razie nic na siłę, tak? Taką pozycję też trafi do rąk tych, którzy akurat będą potrzebowali tego, bo myślę, że nie ma przypadków. I teraz koszta, tak, jeżeli chodzi o otyłość. No, w Polsce już sobie z tym nie radzimy tak naprawdę. Tutaj miałem gdzieś porównanie, że w Stanach koszty zdrowotne to już jest 15% budżetu państwa. W Polsce jest to 5%. I już jest to problem. Zobaczcie Państwo w mediach, jak ogromnym problemem są dzisiaj koszty społeczne związane z leczeniem ludzi. To jest 5% dochodu narodowego, tak? PKB. Ktoś kiedyś powiedział, czy w Polsce mamy PKB. Nie pamiętam, to był jakiś kawał. Dziecko stwierdziło, że czy tam dyskutant, że nie ma czegoś takiego. Powiem tak, ja tam się nie znam, w finansach pracuję. Nie będę wchodził w ten temat. W każdym bądź razie, tak jak mówiłem poprzednio, jeden z doktorów, ja będę też chwilę o nim mówił, proponował naszemu premierowi bardzo dobre rozwiązanie, czyli profilaktyka, która w ewidentny sposób zmniejszyłaby wydatki na leczenie społeczeństwa. Efektu nie było, ale drodzy Państwo, są ludzie jasno i trzeźwo patrzący na pewne elementy, tylko jakoś tak się dzieje, że jeszcze póki co nie znajdują oni takiej siły przebicia w środowisku, w którym się poruszają. Mam nadzieję, że to już niedługo się zmieni, zwłaszcza jak minie ten 21 grudzień. Chodzi o to, żeby grupa ludzi świadomych zaczęła się przebijać, tak? Świadomi też nie dopuszczą do tej otyłości i tutaj ktoś, kto będzie sobie zdawał sprawę z tych mechanizmów, oczywiście będą pozytywne efekty. W Stanach zaczęto już w latach 70. z tym w cudzysłowie walczyć, wprowadzono wellness. Nie wiem, czy wiecie Państwo, że ja nie pamiętam tej aktorki, Jane Fonda. Jane Fonda przyznała się, to była pierwsza, ona w wieku 40 lat nakręciła pierwszą kasetę o aerobiku czy o fitness, ja już nie pamiętam, bo aerobik był takim chyba pierwszym elementem, który zaczął się pojawiać. I ona się przyznała, że ona na kasetach z ćwiczeniami zarobiła więcej, jak we wszystkich filmach, jakich w życiu zagrała. Także zobaczcie Państwo, w jakim kierunku to wszystko idzie, a u nas jest to raczej do tej pory jako moda, aniżeli styl życia. To takie nowobogackie podejście do pewnych rzeczy. Ludzie nie rozumieją, że to nie musi być siłownia, to może być bieganie po lesie, nawet bym powiedział nawet lepsze, pobiegać sobie po lesie w powietrzu, które jest oczyszczone przez drzewa, rośliny, które zabierają dwutlenek, dają tlen do otoczenia, aniżeli w jakimś nawet wypasionej siłowni w centrum miasta, bo tak naprawdę wystarczy tylko popatrzeć w Warszawie, jak wyglądają firanki u ludzi mieszkających przy ulicach, czy biura, gdzie praktycznie rzecz biorąc to wszystkie osady osiadają na ścianach i nie tylko. Czyli tak, świadome i zdrowe odżywianie się, system aktywności fizycznej, czyli fitness, relaks i eliminowanie stresu, właściwa relacja z naturą. Anton określił jako New Life Star. No i sławny przelicznik. Tutaj ktoś kiedyś usiadł nad tym i przeliczył, że $1 wydany na profilaktykę oszczędza $4 na opiece zdrowotnej.
Ja pamiętam, jak kiedyś czytałem dyrektywę, zresztą o tym też już Państwu mówiłem, a propos profilaktyka, a leczenie. Dyrektywa, która weszła w życie w 2009 czy 2010 roku, jakoś tak, już teraz nie pamiętam, bo ja dosyć dawno już o tym mówiłem. 2 lata naukowcy nad tym pracowali, a tam wyliczono, że $1 przeznaczony na profilaktykę zaoszczędza $3 na leczeniu. Z tym, że ta dyrektywa dotyczyła zwierząt hodowlanych. W Europie nie ma żadnych danych, które by mówiły o tego rodzaju przelicznikach. Osobiście uważam, że ten przelicznik to jest 1 do 10, minimum. Bo tak naprawdę, jak policzylibyście Państwo te wszystkie koszty związane z lekami, nie lekami, tą całą infrastrukturą, która wokół tego się kręci, to myślę, że to nawet będzie więcej aniżeli 1 do 10. Także tyle Państwu. Ja bym prosił, żebyście też mieli Państwo taką świadomość, bo jest taka fajna definicja, czym jest zdrowie. Zdrowie to jest równowaga stanu zdrowia tego fizycznego, stanu duchowego, psychicznego, takiej akceptacji społecznej i statusu finansowego. I to jest bardzo ważne, bo bardzo często ludzie zaczynają chorować w momencie, kiedy mają przeświadczenie, że jest im źle i niedobrze. Ale jeżeli będziecie mieli Państwo świadomość tego, że wydając dolara na naprawdę dobrej jakości suplement, czy coś zdrową, organiczną żywność, czy nawet w tym ogródku, gdzie efekty nie będą może od razu, to miejcie tą świadomość, że zaoszczędzacie w tym momencie 30 zł. Zupełnie od razu się w środku ta materialistyczna, przepraszam za wyrażenie, twarz uśmiecha i inaczej to wygląda, tak? W każdym bądź razie, myślę, że takie podejście jest bardzo fajnym i zdrowym podejściem. To już mówiłem Państwu, więc więcej już nie będę zanudzał. Każdy z nas codziennie decyduje, codziennie, czy i jak żyć. Czy żyć w zgodzie z naturą, czy nie. Każdy z nas buduje własną drabinę do własnego szczęścia. Będą tacy oczywiście, którzy powiedzą, że nie da się. No o tym już też mówiliśmy, nie będę tego rozwlekał. Tak. No i na końcu zadał takie pytanie, kiedy zacząć? Niektórzy zawsze odwlekają. Kiedyś też o tym mówiliśmy, co masz zrobić jutro, zrób dzisiaj. Ja myślę, że zawsze mamy szansę. Każdego dnia otwierając oczy, wielu marketingowców stosuje taki wybieg psychologiczny, przedstawiając swój produkt, projekt, mówią, to twoja niepowtarzalna, jedyna szansa i tak dalej. Ja myślę, że taką szansę mamy codziennie, każdego dnia. Każdego dnia, kiedy otwieramy oczy, mamy tą szansę, tylko od nas zależy, czy ją wykorzystamy. Dojechałem teraz do doktora Krzysztofa Jana Wojcana, który jest prezydentem Szkoły Życia, tak? Który mówi to, co ja zawsze mówiłem, jesteśmy rodziną. Wszyscy razem. Mówił też o pasożytach. Mówiliśmy o pasożytach, więc nie będę tego rozwijał. Mówił o takich elementach. No widzę, że to wszystko się powtarza. Mówił o pewnych produktach. No akurat to nie jest dzisiaj przedmiotem naszej rozmowy. Dochodzimy do pani doktor Anny Olszewskiej. Nie wczerzał. Chirurg plastyk plus akupunktura. Stwierdziła pani doktor, że najlepszym lekarzem jest twój własny system immunologiczny, twój układ immunologiczny. Każdy ma do niego dostęp. Grasica to odporność i zdrowie. Jej zadanie to regeneracja i tolerancja. Ona broni, reaguje na zachcianki, toleruje. Układ odpornościowy, hormonalny. Ja tak trochę mówię, może chaotycznie, w każdym bądź razie, bo tak chaotycznie też pisałem, w każdym bądź razie, układ odpornościowy jest powiązany z układem nerwowym i z układem hormonalnym. I to jest taka, ona określiła, że to jest taka święta trójca.
i wystarczy jeden element tego układu poprawić, a zmiany będą zauważalne w pozostałych. Czyli jeszcze raz powtórzę, układ nerwowy, układ hormonalny i układ odpornościowy. To jest święta trójca. Jeżeli wpływamy na układ nerwowy, drodzy Państwo, czasami wystarczy popracować nad swoją osobowością, wykonać parę ćwiczeń relaksacyjnych i już będzie układ hormonalny inaczej funkcjonował. I w ten sposób rośnie nasza odporność. To są te trzy elementy wzajemnie na siebie się nakładające. To jest tak jak w ekonomii kiedyś chciałem napisać taką pracę pod tytułem Nowa teoria, układy, znajomości, pieniądze. Poprawisz jeden z elementów, wpłyniesz na pozostałe dwa. To samo tutaj. Ta trójca, zobaczcie Państwo, obowiązuje w wielu elementach i aspektach naszego życia. Dobra, lecimy dalej, żeby nie przedłużać, bo i tak już godzinę gadam, ale chyba po mnie... Oj, ja nie wiem, czy po mnie dzisiaj ktoś nie miał mówić. Wow, to ja przepraszam, ja już dzisiaj skończę. Myślę, że to będzie dobry akcent na koniec. Święta Trójca. Drodzy Państwo, przepraszam, przeciągnąłem. Ja się zapomniałem przez te dzisiaj kłopoty techniczne. Było mi naprawdę bardzo, bardzo miło gościć u Państwa. Ja jestem pewien, że za tydzień się spotkamy, bo to jest tylko czas przemian. I albo aż czas przemian, zmiana starych nawyków, tak naprawdę umieramy i rodzimy się każdego dnia na nowo. Niektórzy z uporem maniaka tkwią przy starych rozwiązaniach, ale życzę Państwu, żebyśmy byli kreatorami nowego, a nie stróżami starego porządku. Dziękuję ślicznie i do usłyszenia za tydzień.